Dobry wieczór Państwu. Pan profesor pytał mnie właśnie, czy mam slajdy, a pamiętam, jak pan doktor Sierpiński zapraszał mnie na tę imprezę, pytał, czy z czego pan będzie mówił. A to jest związane z taką anegdotą, bo pewien prelegent kiedyś też został tak zapytany, czy ma pan jakieś slajdy do zaprezentowania się przed publicznością. Odpowiedział, że nie. No to zadał pytanie, to z czego pan będzie mówił? No z głowy. I ten prezenter wtedy przedstawił go. Proszę państwa, przedstawiam państwu następnego speakera, będzie mówił z niczego. To ja też właśnie tak z niczego dzisiaj postaram się państwu odpalić trochę wiadomości. Zatem, żebyśmy wiedzieli, skąd się tu wziąłem w ogóle, bo European Patients Forum to jest organizacja, która jest organizacją parasolową dla organizacji paneuropejskich na poziomie Brukseli, czyli wszystkich tych, którzy zrzeszają na przykład Eurordis, wszystkie organizacje pacjentów w ramach chorób rzadkich z całej Europy, albo na przykład EORD. Ja przepraszam, tak, że czy państwo wiecie, co to jest organizacja parasolowa? Wszyscy macie jasność? Nie, no właśnie. Także panie Tomaszu, bardzo proszę, po ludzku, dobrze? To jest, to jest taki twór, który reprezentuje inne mniejsze organizacje, ale mniejsze to nie znaczy małe. Eurordis to jest bardzo potężna organizacja paneuropejska, tak samo na przykład European Federation of Allergies, Europejska Federacja Chorób Alergicznych. Potężna organizacja. Tak samo HIV, czyli AIDS, HIV właściwie trzeba byłoby przetłumaczyć wprost. Także kolektywny głos, tak jak żeśmy go podsumowali w European Patients Forum, możemy powiedzieć, że reprezentujemy głos około 150 milionów pacjentów w Europie. To jest duża siła, jeśli chodzi o opiniotwórczy głos na poziomie rozwiązań europejskich. I to są nasi partnerzy, Komisja Europejska, Parlament Europejski, organizacje na przykład lekarzy na poziomie europejskim, czyli CPME, zwłaszcza jako Doctor Standing Committee, Stały Komitet Lekarzy Europejskich. Tego typu partnerstwo pozwala nam przekazać państwa głos z regionów Europy, z krajów poszczególnych, z obszarów terapeutycznych do regulatora europejskiego, ale też i w drugą stronę. To, co tam się dzieje, przekazać państwu w dół, z powrotem, tak, jako informację zwrotną, co zostało wykonane w związku z państwa przekazaną opinią. Dlaczego dziś chciałem przed państwem zaprezentować to, co European Patients Forum, bo z tego punktu widzenia chciałbym podzielić się informacjami, ma znaczenie dla tematu wiodącego, czyli dla telemedycyny, dla telekardiologii czy telezdrowia. E-zdrowie jako bardzo szeroka platforma, szeroko rozumiane pojęcie, będzie dotyczyła nas wszystkich bardzo szybko, w bardzo dużym zakresie. Już o tym po części mówiliśmy w pierwszej sesji, ale to, co obserwuję, dzieje się w krajach Europy Zachodniej, wyprzedza, no, krótko mówiąc, o wiele lat, żeby nie wchodzić w szczegóły, to, czym się zajmujemy tu dziś w Polsce. Przede wszystkim dotyczy postawy regulatora na poziomie krajowym. Regulator na poziomie krajowym jest jeszcze daleko w lesie za postawami, które przyjmują regulatorzy w krajach zachodnich, szczególnie na Wyspach Brytyjskich, w krajach skandynawskich, krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg. Tam postawa otwarta jest dużo bardziej widoczna. Co to zmienia dla takich partnerów, jak na przykład naukowcy, czyli ci, którzy klinicyści, którzy badają rozwój różnego rodzaju technologii w medycynie, tak samo ci, którzy je produkują, czyli piszą aplikacje, projektują i produkują urządzenia, które wykorzystujemy do diagnostyki. To jest ogromne pole do wspólnej pracy, do współtworzenia tych rozwiązań. I tam na zachodzie Europy to współtworzenie ma miejsce. U nas, mogę to nazwać, przeważa postawa odwrotna. Tak? Raczej narzucanie z góry zakresu, w którym możemy się poruszać. To nie jest zdrowe dla żadnego z nas, czyli partnerów regulatora. W ten sposób nie dochodzimy tak szybko i tak efektywnie do dobrych rozwiązań. Wszędzie tam, gdzie jest zgoda, tak? Państwo czasami jeszcze w latach 60., 70. widywało się w domach takie wyszywane chusty nad stołem gdzieś w kuchni albo nad kuchnią. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tak? I to jest dokładnie to, co mądrość ludowa już dawno wymyśliła. Jeżeli jesteśmy w stanie się zebrać razem, zgodzić i uzgodnić sposób postępowania, wspólnie szybciej dochodzimy do efektywnych rozwiązań. I teraz o czym mówię, bądź co mam na myśli. Proszę państwa, jest dużo różnych forów w Europie, czyli takich miejsc, gdzie można dyskutować na ten temat, ale też i przekazywać dobre praktyki już istniejące, już wdrożone.
Wymienię kilka. Na przykład co roku podczas każdej prezydencji wiosennej, to w zależności od tego, który kraj to organizuje, odbywa się tak zwany e-health week, czyli tydzień e-zdrowia. To jest wydarzenie, które pozwala się skomunikować wszystkim tym, którzy chcą produkować tego typu rozwiązania, jak Telemark dzisiaj Państwu przedstawił, razem z regulatorem europejskim i podyskutować, w jaką stronę będziemy tworzyć dalej politykę zdrowotną w tym zakresie w Europie. Niezwykle konstruktywne spotkania, bardzo ciekawe wnioski z tego wynikające i przede wszystkim dużo dobrych praktyk przechodzi potem do wdrożenia. No kolejne, które mógłbym wymienić, to chociażby Medetel w Luksemburgu. Każdego kwietnia, w pierwszym tygodniu kwietnia na wiosnę spotykają się klinicyści, producenci sprzętów, które wykorzystujemy w ramach telemedycyny i telezdrowia i pacjenci, czyli ci końcowi beneficjenci tych rozwiązań. Dzielimy się tym, jak możemy razem wspólnie popracować nad nie tylko projektowaniem i badaniem, ale też i wdrażaniem tych rozwiązań do codziennej praktyki w systemach opieki zdrowotnej. To jest niezwykle cenna inicjatywa. Z Polski, przyznam, jeżeli kiedy uczestniczę w takich spotkaniach co roku od 5 lat, pojawiają się rodzynki. Na tle na przykład kilkuset uczestników, jeżeli widzę 2-3 firmy polskie, to dla mnie jest za mało. Cieszy mnie, że są, ale to ciągle za mało. Tak samo ośrodki naukowo-badawcze. Poznań, Warszawa, Kraków, Białystok się włącza. To bardzo ładnie, cieszy, ale to powinny być wszystkie naraz. To samo dotyczy chociażby uczestnictwa w tak zwanym European Innovative Partnership for Active and Healthy Aging. To się tłumaczy jako partnerstwo innowacyjne partnerstwo europejskie dla aktywnego i zdrowego. A no właśnie, teraz aż się zatrzymałem, bo właściwie na co dzień tłumaczy się w Polsce aktywne i zdrowe starzenie się. To jest bardzo pejoratywne, nieprzyjemne tłumaczenie. Ja bym promował zupełnie inne. To jest aktywny i zdrowy sposób bycia w procesie nabywania lat. Czyli od momentu przyjścia na świat, aż do naszych ostatnich dni. Prawda, że to inaczej wygląda? Jest nas tutaj bardzo dużo młodych duchem osób, prawda? I nie chcielibyśmy się kojarzyć tylko z tym pierwszym tłumaczeniem, tak bym to określił. Tak? Oczywiście bardzo mi zależy na tych, którzy są młodsi niż 18 lat, bo to nam jest niezwykle potrzebne. W tym tak zwanym zjawisku rosnącego tsunami wiekowego, gdzie dużo nas będzie za kilka lat w wieku 80-90 lat, czyli 75+, będziemy polegać na tym, że dużo mniejsza grupa społeczna będzie pracowała i pomagała nam być w tych latach razem ze wszystkimi tutaj, chociażby u nas w Polsce. Dużą uwagę powinniśmy poświęcić tej grupie, ale nawet jeszcze dalej bym poszedł. Tej grupie, którą oni przyniosą na świat. I pod tym kątem projektować te wszystkie rozwiązania, zastanawiać się, czy to ma być długo- czy krótkoterminowa strategia. No odpowiedź nasuwa się już od razu, no długoterminowa oczywiście. I z takim podejściem chciałbym usłyszeć postawę pana dyrektora, który się wypowiadał w poprzedniej sesji, co dla nas ma do przekazania. No nie usłyszałem wiele dobrego, aczkolwiek jedną rzecz bardzo dobrą powiedział odnośnie artykułu A4 z ustawy o zawodzie lekarza. To jest rzeczywiście bardzo potrzebna nam zmiana i dobrze, że wreszcie regulator zajął się tą zmianą, bo to uwalnia nam troszeczkę przestrzeni. Ale żeby nie być nadmiernie krytycznym, to może przekażę jeszcze Państwu, co organizacje pacjentów mogą rzeczywiście wnieść i co wnoszą. No, na przykład European Patients Forum zrealizował już 4 paneuropejskie projekty, które w ramach telezdrowia, telemedycyny, a właściwie trzeba powiedzieć e-zdrowia, przyniósł bardzo dużo potrzebnych opinii dla regulatora europejskiego, które chociażby na przykład pokazały się w dyrektywach o e-zdrowiu, w dyrektywie o prawach pacjenta w opiece transgranicznej. Tak? I projekty takie jak Chain of Trust, czyli łańcuch zaufania. 4 środowiska. Pacjenci, lekarze, czyli organizacje pacjentów, tak jak European Patients Forum na poziomie europejskim, CPME, pielęgniarki, czyli Europejska Federacja Pielęgniarek i Europejska Grupa Farmaceutów, czyli aptekarzy. Razem wypracowaliśmy raport, jest dostępny na stronach internetowych, gdzie pokazuje opinię tych 4 środowisk na temat rozwiązań zdrowia. Bardzo pozytywna, ciekawy zbiór informacji, który pokazuje, w olbrzymim skrócie mogę powiedzieć Państwu tak w jednym zdaniu, żadne z tych środowisk nie ma nic przeciwko tym rozwiązaniom. Wskazuje jednak pewne rekomendacje, że dobrze by było, gdyby one były tworzone przede wszystkim razem z tymi środowiskami, to po pierwsze, i dla uzupełnienia
efektywności naszej pracy, czy współpracy wręcz, tak? Nigdy narzucane z góry, bo to powoduje automatyczny, naturalny opór. Nie chcemy tego robić. No, w sposób, w jaki był na przykład prezentowany projekt pilotażowy internetowego konta pacjenta w Polsce, wywołał negatywną reakcję środowiska lekarskiego na przykład z tego powodu. Bo powstały pytania, no dobrze, a kto nam ma zapłacić za wprowadzanie tych danych? Bo to była praca. To nie było zupełnie przygotowane, prawda? I gdybyśmy to tworzyli razem, jestem przekonany, że efekt byłby dużo lepszy. Zatem proszę zobaczyć, tego typu opinii wypracowanych zostało wspólnie bardzo dużo. No, Renewing Health to jest następny projekt, ale chciałbym powiedzieć, że teraz w Polsce mamy bardzo ciekawy do wprowadzenia w ramach Ambient Assistant Living, to jest program finansujący rozwiązania prosocjalne. I tu Federacja Pacjentów Polskich wraz z innymi partnerami w konsorcjum międzynarodowym przygotowała projekt, który będzie wdrażał taką platformę pod nazwą Sure Care, czyli pewna pomoc w ramach platformy Senaka, czyli Senior Academy, Akademii Seniora. Polega on na diagnozowaniu pacjentów kardiologicznych. 5 plus 5 minut bym powiedział, ale szybciutko się mówimy. I tu z Instytutem Kardiologicznym Warszawskim będziemy prowadzić w ramach współpracy z 9 krajami badania pewnej puli pacjentów i wyniki tych badań będą oceniały, czy ta platforma, która polega na wykorzystywaniu IVDs, czyli in vitro diagnosis devices, takich przenośnych urządzeń do badania parametrów zdrowotnych, efektywność takiego narzędzia w warunkach klinicznych, a jeżeli je potwierdzimy, wtedy będziemy starać się o refundację poprzez AOTM i wdrażać je w Polsce po około 1,5 roku do 2. Innym komentarzem, którym się chciałbym z Państwem podzielić, zależy nam na tym, aby w tym monitoringu własnych parametrów zdrowotnych nie bać się wykorzystywać tego typu urządzeń. Tu może też nam posłużyć to partnerstwo dla aktywnego i zdrowego nabywania lat, tak? No to bardzo niezręczne tłumaczenie, ale nie chciałbym używać tamtego pierwszego. Zwracam uwagę na integrację pokoleń. Zależy nam na tym jeszcze pod innym kątem. Obserwujemy takie dobre praktyki. Jeżeli nawet osoba w późniejszym wieku nie jest zaznajomiona z nową technologią, to może przecież skorzystać z pomocy wnuczka, tak? Czy młodszej osoby z okolicy, sąsiada albo w ramach rodziny. I mamy takie przykłady, gdzie młody człowiek, nastolatek, zainteresował się długim wiekiem swojego sąsiada i pytał go, jak on to osiąga, że tak długo żyje, a już dobiegał setki. Mówi, no, mogę się podzielić kilkoma radami, ale co to daje, że tylko tobie powiem. No, ty skorzystasz, ale chciałbym, żeby więcej. I napisał mu format bloga. Ten sąsiad wprawdzie nie sam wpisywał, ale dyktował temu młodemu człowiekowi, a on prowadził za niego blog. W związku z tym podzielił się z tysiącami ludzi swoimi doświadczeniami. Proszę zobaczyć, jaki piękny pomost robimy. I w tym pomoście zależy nam ogromnie na tym, jako Federacji Pacjentów Polskich w Polsce, czy European Patients Forum, do tego, żebyśmy wykorzystali właściwie autorytet osoby starszej, która ma wiedzę, ma ogromne doświadczenie, może się tym podzielić i to nie może być osoba, która jest niepotrzebna. I pod tym kątem e-zdrowie produkuje narzędzia do komunikowania się, które są absolutnie vital, jak to mówię, niezwykle istotne do wykorzystania pod tym kątem. Możemy nie umieć ich używać sami, ale tym lepiej one służą takiej integracji pokoleń. Bo pytajmy osoby młodsze w rodzinie, sąsiada z okolicy, z osiedla, tak, z wioski czy gminy, w której najbliżej jesteśmy. To im się pozwoli wykazać, ale także pomogą i nam. To są te niezwykle istotne kwestie związane z komunikowaniem, a e-zdrowie i te nowe technologie wcale nie straszą, wręcz odwrotnie pomagają w tym. Kolejna rzecz, którą chciałbym Państwu przekazać, co organizacje pacjentów obserwują i do jakiej inicjatywy są zapraszane. Nastąpi bardzo duża zmiana w sposobie świadczenia usług w systemach zdrowotnych. To nie nastąpi jutro, ale bardzo szybko postępuje. Ten kontakt bezpośrednio z pacjentem będzie się przenosił na coraz więcej rejonów. Nie chcę powiedzieć, że zastąpi nam kontakt z lekarzem, wręcz odwrotnie. Przybliży nam do lekarza, ale w sposób bezpośredni. Jak to się wydarzy? Regulator czy pośrednik, taki jak szpital, będzie miał coraz mniej kontaktu z nami, ale będzie dostarczał coraz więcej
narzędzi do tego kontaktowania. Tak? Czy na przykład jednostki typu podstawowa opieka zdrowotna, czyli przychodnie tak zwane, szpitale, będą wyposażały swoich pracowników, lekarzy, pielęgniarki, coraz więcej narzędzi do komunikowania się poprzez łącza internetowe i przygotowane do tego celu aplikacje, a my będziemy z nich bezpośrednio korzystać właśnie z naszych domów. To, co żeśmy omawiali wcześniej w sesji. Tak? To będzie wykorzystanie czasu, uniknięcie kosztów pośrednich na dojazd, na utratę czasu pracy, na opiekę czy asystę innych członków rodziny czy opiekunów. To są niebagatelne oszczędności w skali gospodarki, jeśli tak weźmiemy takie spojrzenie. Ale nie tylko Polski, całej Europy unijnej. Bo chodzi nam w końcu wszystko o tym, żeby w strategii europejskiej, a tak się powinniśmy czuć Europejczykami, zależy nam na tym, żeby nasz wspólny rynek był konkurencyjny względem innych rynków, na przykład afrykańskiego, azjatyckiego czy południowoamerykańskiego. I tu w bardzo dużym stopniu projektowane jest wejście tak zwanego, w skrócie to jest TTIP, Transatlantic Investment Partnership, czyli transatlantyckie partnerstwo inwestycyjne, które będzie szczególnie w zdrowiu, bardzo dużym partnerem dla krajów europejskich, czyli ten kapitał, ale nie tylko finansowy, intelektualny i wszelkie te urządzenia, które tam się już sprawdziły i rozwiązania systemowe będą wchodziły na rynek europejski, unijny, w tym i na nasz. To te porozumienia negocjowane są już od 2 lat i państwa głos zbierany z Polski, nie mówię, że akurat od państwa siedzących na sali, ale tych, których żeśmy zapraszali do ankiety, jest przekazywany do instytucji europejskich. Organizacje pacjentów są tego rodzaju pośrednikiem w takim dialogu. I chcemy, aby nasze opinie miały miejsce, żebyśmy mogli się czuć bezpieczni w projektowaniu takich rozwiązań. Że nie będzie to nam stawiało większych trudności, a wręcz odwrotnie, będzie nam pomagało żyć na co dzień. Zatem to są tego typu wyzwania, które będziemy przed sobą mieli, ponieważ czas jest ograniczony mojej wypowiedzi, a z prawie 10-letniej pracy dla organizacji pacjentów sami Państwo sobie zdajecie sprawę, że mógłbym przekazać jeszcze więcej. Ale to tym bardziej daje nam to okazję do współpracy na przyszłość, żebyśmy otworzyli sobie bardziej okno na świat i spotykali się częściej. Wtedy będziemy mogli albo lepiej stworzyć kilka wspólnych rozwiązań do współtworzenia nowych, ciekawych rozwiązań dla pacjentów z udziałem ich opinii i potem na rynku wdrożenie będzie następowało naturalnie, bez niepotrzebnego namawiania albo naciskania czy marketingowych akcji. Dziękuję. Proszę Państwa, rzeczywiście jak na Pana Tomasza, to dzisiaj to był bardzo szybki wykład. Naprawdę, ja znam Pana Tomasza też wiele lat, w związku z tym bardzo dziękuję. Myślę, że przede wszystkim esencja, którą wyciągniemy z tego Pana jakby, no nie wiem, prelekcji, bo to nie była prezentacja, jest przede wszystkim taka, że ja zapamiętam to bardzo dobrze. Szkoda, że nie ma dyrektora Kaszuby, że jednak zgoda buduje, a konflikt rujnuje. I to jest dla mnie bardzo ważne. A jak Pana jest deklaracja z tej strony, no to mam nadzieję, że wszystkich innych też przekonamy. Oczywiście tak. Chciałbym się zrewanżować Pani tym pierwszym wstępem, bo to jest pewnego rodzaju przykład. Wczoraj wróciłem z Londynu, była taka konferencja Europa 2.0, e-zdrowie 2.0, Europa 2014. To było ponad 500 młodych firm, takich jak widzieliście Państwo Telemark i tym podobnych, które spotykały się z inwestorami, które finansują tego typu nowe projekty. I byli tam przedstawiciele oczywiście organizacji pacjentów, organizacji regulatora, płatnika, ubezpieczyciela, różnego rodzaju partnerzy. I prezentowane było jedno z urządzeń w ramach telekardiologii, gdzie prosty chip przyklejony w odpowiednim miejscu na ciele monitorował na bieżąco pracę serca, wielu różnych parametrów. I tam naocznie można było się przekonać to, co i Państwo dzisiaj widzieli, tylko że nie mogliście mieć pokazane, zwizualizowane, jak to można zmierzyć. Tak jak wspomniane było, że nie unikniemy tego kontaktu z lekarzem, wzroku, dotyku, tak? Bo to ma niezwykle istotne znaczenie. To takim przykładem dzisiaj widzieliście Państwo na przykład wzrok Pani Pauliny na mnie, jak przedstawiała mnie w pierwszej sesji. Aż mi, ja zazwyczaj jestem gadatliwy, ale... Ja nie dotykałam, Państwo są świadkami, nie prawda? Nie dotykała, ale tylko tak patrzyła. Na mnie spojrzała.
że aż nie wie, straciłem, jak to się mówi, języka w gębie. Tak? Ale tam na tej konferencji było pokazane, bo akurat ten model, który miał taki chip na sobie, objął prezenterkę, no i oczywiście od razu nastąpiła tam reakcja serca, tak, tempo bicia wzrosło, a myśmy to widzieli na ekranie, co tam się działo. Tak? No ja oczywiście nie odwdzięczę się pani Paulinie tego typu prezentacją dla państwa, ale być może w przyszłości kiedyś to zrobimy. Takich prezentacji nie możemy tutaj pokazywać. Wiecie państwo, aż chciałabym się pokusić o komentarz, że dobrze, że obserwowali na ekranie, co się działo. No właśnie. A nie później, bo... A ja mam pytanie, jeżeli mogę, takie trochę... No, trochę nas na ziemię ściągające, bo regulacje europejskie i organizacje europejskie, no oczywiście są bardzo ważne jako głos w dyskusji do rozwiązań paneuropejskich, ale z drugiej strony polityka zdrowotna każdego z krajów jest wyłączona z polityki europejskiej. No i z drugiej strony pytanie praktyczne, no co my jako pacjenci, jako lekarze w Polsce możemy realnie uzyskać z pewnego nacisku organizacji europejskich, jakie są realne przełożenia nacisku tych organizacji europejskich w Polsce? Na przykład na płatnika, co nas bardzo interesuje. Na przykład na decydenta, który tutaj siedział niedawno. Wiadomo, że on nie da żadnych deklaratywnych tutaj przedstawień w trakcie spotkania z pacjentami, ale z drugiej strony, co my możemy jako... na przykład przyszli członkowie takich paneuropejskich organizacji, jaki mamy wpływ na realia polskie? Na to znakomite pytanie mam absolutnie bieżący przykład. W Ministerstwie Zdrowia powstał taki dokument, nazywa się Policy Paper 2020, mówiąc po angielsku, Policy Paper 2020, tak? Czyli dokument polityki zdrowotnej na lata 2020, do roku 2020. Ponieważ został przygotowany we wnętrzu gabinetu jednego z departamentów, nie był konsultowany ze środowiskami, tak, no, nie mógł być właściwie dopracowany. Oczywiście w Komisji Europejskiej nie siedzą osoby, które nie mogłyby tego nie zauważyć. Tak. To wychwycono bardzo szybko. Jednym z podstawowych zarzutów był taki, że przy okazji wykorzystywania funduszów unijnych Polska stara się, czy rząd polski stara się łatać dziury budżetowe w opiece zdrowotnej. Zarzucono tę podstawową niewłaściwość przygotowania tego dokumentu, bo on jest podstawą z kolei do uzyskania tych funduszy europejskich, które to rząd wynegocjował. I teraz nie mogą one być przekazane krajowi w dowolny sposób, na dowolne cele. One muszą się zgrywać z realizacją polityki unijnej, a przede wszystkim strategii unijnej Europa 2020. I do tego rząd powinien ten dokument dostosować. I to jest to, co byłoby odpowiedzią na pytanie pana profesora. Jeżeli byśmy wspólnie współtworzyli strategię, czyli takie Policy Paper 2020, to wtedy każdy z nas bierze trochę odpowiedzialności na swoje barki i naturalnie stara się ją zrealizować. Jeżeli to rząd przygotuje w ciszy gabinetu i nam to narzuci, a jeszcze na dodatek z czymś się nie zgadzamy, to wtedy naturalnie będziemy się przed tym bronić. I teraz nasza pozycja w tym jest ogromna, bo będąc dwa tygodnie temu w Brukseli, przepraszam, prawie trzy, w DigiSanco, czyli w Dyrektoriacie Zdrowia i Konsumentów, uzyskałem wręcz nawet nie zaproszenie, a wręcz oczekiwanie, że włączymy się jako środowiska w pracę z resortem zdrowia, który nie uzyska zatwierdzenia tego dokumentu, jeżeli nie będzie on należycie skonsultowany. Czyli odpowiedź z naszej strony powinna być: nie konsultowano tego z nami, a my tego oczekujemy. Powinniśmy naciskać w związku z tym na regulatora polskiego, że wiemy o tych praktykach, wiemy o tym braku, o tych brakach w dokumencie i chcemy uczestniczyć w jego współtworzeniu. To ja odpowiem z drugiej strony z praktyki polskiej. Będąc też dwa tygodnie temu w Ministerstwie Zdrowia, zapraszając ministra, jednego z ministrów na to spotkanie tutaj, który przeprosił oczywiście, bardzo przychylny zresztą, powiedział, że nie może być, jest na urlopie, ale pan dyrektor Kaszuba go zastąpi. Zapytałem go wprost, że jest to stowarzyszenie państwa, czyli pacjentów, którzy chcielibyście wspomóc ministerstwo w procesie tworzenia regulacji już konkretnych pod ustawę o leczeniu i o telemedycynie. I czy mamy jakoś szansę jako Stowarzyszenie Pacjentów się afiliować przy Ministerstwie Zdrowia?
Okazuje się, że prawnego takiego rozwiązania nie ma. To znaczy żadne stowarzyszenie pacjentów nie może być afiliowane przy Ministerstwie Zdrowia. W związku z tym de facto no nie bardzo wiadomo, w jaki sposób ma ministerstwo wysyłać nam na konsultacje swoje projekty. No bo jeżeli nie ma afiliowanej bazy danych stowarzyszeń pacjentów, to również nie bardzo wiadomo, w jaki sposób ma wyszukiwać te stowarzyszenia pacjentów. Może takie europejskie stowarzyszenie pacjentów czy organizacja parasolowa mogłaby zasugerować znowu w pewnych krajach, na przykład w Polsce, że decydent powinien mieć jakąś regulację, która pozwoli w sposób logiczny, żeby organizacje reprezentujące pacjentów, czyli w końcu tego, o kogo pan dyrektor mówił, ma ministerstwo dbać, mogły się zgłosić, powiedzieć: halo, my jesteśmy tutaj, my chcemy państwa wspomóc w tym procesie, bo my w końcu jako pacjenci wiemy, co nam potrzeba, a nie lekarze, czyli akurat te, czy fachowcy, no bo nie do końca my wiemy, co państwo oczekujecie, nie do końca ministerstwo wie, co państwo oczekujecie. I dla mnie logiczne byłoby, gdyby państwo jako pacjenci mieli swojego przedstawiciela przy Ministrze Zdrowia, czy państwa organizacja pacjentów miała swoją afiliację, która mogłaby powiedzieć: tak, my chcemy tego, 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 a tego i tego to nie potrzebujemy tak naprawdę. To jedna odpowiedź jest bardzo prosta, a druga troszeczkę bardziej złożona. Ta prosta polega na tym, że zasada prawa jest taka: jeżeli coś nie jest zabronione, znaczy, że jest dozwolone. I szukałbym tego właśnie, że jeżeli nie mamy jakiejś klauzuli zabraniającej nam tego rodzaju kontaktów z regulatorem, to znaczy, że możemy. Jeżeli szukamy, gdzie będzie zapis, który nam na to pozwala, to znaczy, że będziemy szukać przeregulowania prawa, a tego potrzeba unikać raczej niż się doszukiwać. To była ta krótsza odpowiedź. Ta dłuższa polega na tym, że jest mnóstwo przykładów z innych krajów europejskich takich praktyk. No chociażby European Patients Forum, który tu dzisiaj reprezentuję, od 3 lat uzyskuje grant od regulatora europejskiego, czyli takiego odpowiednika naszego ministra zdrowia, czyli DG Sanko, komisarza do spraw zdrowia i konsumentów. I teraz, żebyście państwo wiedzieli, jakiego rzędu wielkości to jest grant, jestem skarbnikiem tego stowarzyszenia, więc mam wiadomości w małym palcu. To jest grant wysokości 784 tysięcy euro rocznie na działalność podstawową. Potrzebuje pan asystentki, panie Tomaszu? Zatrudniamy w... Nie, no jest to budżet, który... Ja państwu powiem, przepraszam, panie Tomaszu, że przerwę, ale ponieważ ja pracuję z organizacjami pacjenckimi od wielu lat, to jest budżet, który no, dla żadnej organizacji, nawet parasolowej w Polsce... Ale to nie jest wszystko. No ja się domyślam, że to jest tylko grant. Natomiast jak ja wiem, jaki grant jest przekazywany, bo jest taki grant coroczny, on oczywiście jest coraz mniejszy, ja się też zastanawiam, kto decyduje o tym, na przykład w Ministerstwie Zdrowia, w projektach, głównie oczywiście chodzi o profilaktykę, jaki jest przekazywany przez Ministerstwo Zdrowia, to ja dla państwa dla przykładu nawet dam. Mamy 2014 rok, w tym roku to było 180 tysięcy do przekazania na projekty. 2 lata temu to było 500 tysięcy. Ja zastanawiam się jakby na wszystkie organizacje w Polsce. My z naszej bazy takiej stworzonej przez nas wiemy, że zarejestrowanych jest około 6 tysięcy ponad, działających aktywnie powiedzmy jest kilkanaście bardzo aktywnie, kilkadziesiąt średnio aktywnie w zależności od tego, czy zdobędą pieniądze, czy nie. Tak? Więc to jest, panie Tomaszu, dla nas jest to rzeczywiście tak, ale ważne do podkreślenia jest nie tylko sama wysokość sum, bo oprócz tego grantu na działalność podstawową z DigiSanko dostajemy jeszcze pieniądze z Unii Europejskiej z projektów, które złożyliśmy, a EPF realizuje 12 równoległych paneuropejskich projektów jednocześnie. W sumie razem budżet EPF, razem z projektami unijnymi i sponsorami tak zwanymi rynkowymi, czyli Medical Devices, Pharma i IT, razem to jest około 20% całego budżetu od nich dostajemy, czyli niewiele, transparentnie przestrzegamy tej zasady. To jest około 1,8 miliona euro rocznie cały budżet EPF. Natomiast pewne zastrzeżenie, żebyście państwo nie pobadali przesady. Ja może wyglądam jak milion dolarów, ale... Jeszcze skromny do tego, proszę państwa, nie państwo zauważyli. Proszę mi wierzyć na słowo, żaden z członków zarządu, a jest nas 9 osób, nie bierze żadnego nawet centa, jeśli chodzi o wyposażenie, typu nie dostajemy pensji, nie jesteśmy zatrudniani. Jesteśmy reprezentantami organizacji pacjentów, mamy pokrywane koszta, tak, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, jeżeli tam lecimy bądź zostajemy oddelegowani, ale to tylko tyle. Ja nawet nie dotykam tych pieniędzy, to wszystko dzieje poza mną. Tak? Podejrzane. Nie.
Nie, ja myślę, że to nie jest podejrzane, jest tylko że to jest bardzo... To był żart. Tak. Natomiast zatrudniamy 15 osób w Brukseli i 3 osoby we Frankfurcie, czyli razem 18 osób. Budżet na samo zatrudnienie przekracza 600 tysięcy euro, uwzględniając stawki. Ale nie o tym chcieliśmy mówić. Ja wiem, tak? Tylko ja Państwu powiem jakby ze strony takiej prostej dziewczyny, bo jestem prosta dziewczyna, dla mnie przemawiają liczby. Jeżeli chodzi o IPPF, tam jest tak ogromna krystaliczność i przejrzystość, że niezależnie jaki audyt chciałby zobaczyć te budżety, panie profesorze, to ten audyt przychodzi i jest wszystko jasne. Nie ma po prostu możliwości ukrycia kosztów, no afery nie przytoczę z ostatnich dni, nie ma takiej możliwości. Jest to po prostu, to jest to, o co my też walczymy i na przykład wiemy z panem profesorem Szumowskim, pan profesor Szumowski na przykład chciałby wydać genialną publikację, ja jestem bardzo za, ale zdobycie dla nas nawet 20 tysięcy złotych, żeby wydać książkę, która jest publikacją fantastycznych prac naukowych dotyczących kardiologii. Proszę Państwa, pan profesor to, że się nabiega. Ja jak się nabiegam, to w ogóle, żeby przekonać, a jak profesor się, ja zaraz boję się, że jak pan profesor mówi panu doktorowi Sierpińskiemu, że ma coś, to pan doktor, ja się boję, że dzwoni do mnie i zacznie płakać już niedługo. Ale pani Paulino. Bo to jest po prostu, w naszym kraju nadal nie ma potrzeby współpracowania z pacjentami. Nadal nie widzimy tej długoterminowej współpracy, że tak naprawdę każdy z państwa jest ostatecznym klientem. I jakby, ja myślę, że to jeszcze trochę edukacji, ale dzięki takim spotkaniom jak nasze, dzięki panu profesorowi, panu Tomaszowi i organizacji, ale zaraz też oddam głos doktorowi Sierpińskiemu, mamy szansę. Tylko musimy pamiętać właśnie o to, żeby jako organizacje pacjenckie my musimy też walczyć o to, żeby była jakaś struktura prawna dotycząca a. zakładania organizacji, b. ich działalności, c. wykazywania się tą działalnością, 4. po prostu krystalicznym zdobywaniem pieniędzy. Wtedy naprawdę nie ma szansy, żeby jakikolwiek audyt, czy to będzie z ministerstwa, czy audyt finansowy, skarbowy, jakikolwiek, będzie w stanie zarzucić nam cokolwiek. My cały czas tego nie mamy, stąd błądzimy w labiryncie. Znaczy, przejrzystość mamy. Ja też chciałem powiedzieć, że Stowarzyszenie Pacjentów Serce dla Arytmii funkcjonuje na zasadach też czysto tak naprawdę wolontaryjnej pracy. To muszę, nie mówię o sobie, bo ja jestem akurat założycielem w jakiś sposób, ale doktor Sierpiński nie bierze ani złotówki z tej organizacji, ani żadna z osób, która funkcjonuje w stowarzyszeniu. A próbujemy to zrobić w ramach regulacji prawnych, które co do stowarzyszeń, mamy tą regulację, mamy podmiot prawny, Stowarzyszenie Pacjentów Serce dla Arytmii. W związku z tym mamy osobowość prawną jako stowarzyszenie i możemy próbować tak działać, żeby nasz głos był słyszalny, między innymi poprzez afiliację w europejskich stowarzyszeniach pacjentów, ale również poprzez bombardowanie decydentów dzięki Państwa obecności, dzięki obecności mediów. My możemy wywrzeć pewną presję, żeby pewne rozwiązania były, pewne rozwiązania były promowane przez decydentów. My jako lekarze jesteśmy trochę traktowani przez decydentów jako ci pazerni wyrywający tylko coraz większe pieniądze na naszą działalność. Organizacje naukowe są traktowane jako trochę dziwne struktury kolesiowskie, które próbują zjeździć z konferencji na konferencję i w fantastycznych miejscach się hotelować. Ja już szczerze powiem, mam dosyć tego hotelowania, chętnie w domu bym pobył trochę, więc to nie jest żadna atrakcja. Natomiast jedyną tak naprawdę w tej chwili strukturą, która jest wiarygodna, to są państwo, czyli pacjenci. No bo wy jakby jesteście dla płatnika tymi, kim oni mają się opiekować w końcu. Nie, dokładnie tak. Ja tylko jeszcze dodam taki komentarz, że rzeczywiście ja bardzo podziwiam, bo jeżeli Państwo nigdy nie zajmowali się nawet jako wolontariusze pracą w organizacji pacjenckiej, to naprawdę proszę mi wierzyć, że czasami warunki pracy w tych organizacjach są po prostu katastrofalne. Pomijając fakt, a ja to doznaję tego na co dzień, kanciapy metr na metr, komputera, z którego nie można wysłać maila, bo ktoś wyrzucił na śmietnik, więc się udało, ludzi, którzy pracują za darmo, o czym wspomniał pan profesor, i naprawdę ludzi, którzy mają pasję.
i nikt nie jest w stanie ich docenić i ja tego nie rozumiem, uważam to po prostu za karygodne, jeśli chodzi o nasz kraj. Natomiast ja czekam tylko na moment, kiedy ten biedny doktor Sierpiński, który państwa dzisiaj tu reprezentuje, zadzwoni do mnie i powie: Paulina, przyjdę do ciebie na zupę, bo już po prostu, no nie mam. No dosyć, że zarabia grosze jako lekarz, prawda, panie profesorze, no nie zarabia za dużo, no to jeszcze nic nie zarabia w tej organizacji. Za dużo to nigdy. No. Nie zarabia w tej organizacji, a po prostu dzwoni do mnie i cały czas jednak ma siłę, więc... Pani Paulino, tylko jedno słowo puenty, bo... No, ta ja wiem, bo tak bym ponarzekała. Ta informacja jeszcze o finansach została przekazana państwu nie dlatego, żeby się tym pochwalić, tylko zmierzyć do odpowiedzi pana profesora, bo sens jest tego pytania pana profesora taki. Nie dzieje się u nas taka współpraca między regulatorem a pacjentami z prostego powodu, bo regulator nie chce. European Patients Forum powstało wprost na życzenie Komisji Europejskiej i DG Sanko. To oni zapytali przedstawicieli organizacji pacjentów parasolowych z różnych dziedzin chorobowych, czyli na przykład chorób rzadkich, onkologicznych, HIV. Stwórzcie sobie parasol, taką organizację zbiorczą, żebyśmy mieli jednego partnera do komunikowania się, a oni z wami będą współpracować i zbierać wasz głos. I na tym polega sens. Tam się nie doszukiwano rozwiązań prawnych, tak? I stąd wynika to wsparcie regulatora europejskiego dla takiego tworu, który by chciał, żeby mógł z nim współpracować. To po Ale pierwsze. To jest dojrzałość, tak. dojrzałość do takiego, tak, dokładnie, do takiego a dialogu. A u nas w Polsce, tak dla przykładu, Federacja Pacjentów Polskich, która jest takim parasolową organizacją na poziomie polskim, jest wspierana rzędu wielkości 75-80 tysięcy rocznie. Widzicie państwo dysproporcje? To jest, a to jest i tak bardzo dużo. W przeliczeniu, powiedzmy, budżet EPF-u to jest około 9 milionów złotych do 80 tysięcy złotych, prawda? I jak my możemy tutaj regularnie współpracować z regulatorem, który nas nie chce jako partnera, tak? A jeszcze dodatkowo wytrzymać tą całą presję. Jak się zajmowałem, zacząłem właśnie pomagać organizacjom pacjentów w 2006 roku, pamiętam taką radę, ktoś mi dał, mówią: Tomek, no, jak chcesz pracować z rządem, to musisz mieć długi oddech. No póki co ćwiczę rano codziennie, więc jakoś ten długi oddech mam, ale nie o ten fizyczny chodzi. Chodzi o ten, żeby wytrzymać, tak? ten cały długi proces kształtowania autorytetu tej organizacji. Wytrzymamy, spokojnie.